Cześć, witam was na moim kanale. Rozpoczęła się już fuzja, więc w dzisiejszym filmie omówię, jak wygląda cała rozpiska. Przejdziemy sobie przez to, powiem wam, co jest tam skandalicznego, ale zanim do tego przejdziemy, pomówmy o czymś przyjemnym. Otóż, jeżeli dobrze pamiętacie, w ubiegłym tygodniu przez krótki czas mieliśmy dostępny promocod Caribbean Raid. On został bardzo szybko dezaktywowany ze względu na to, że on jeszcze nie miał się pokazać. No, w zasadzie ten kod został znaleziony w kodzie gry i okazało się, że działa i został ujawniony. Tak naprawdę on miał być ujawniony dopiero dzisiaj 9 lutego dlatego, że on jest powiązany z współpracą RAID z jedną z niemieckich firm wycieczkowych. Tam w Niemczech mają jeszcze dodatkowy jakiś konkurs, ale już jest to potwierdzone od dzisiaj ten kod działa ponownie. Więc możecie, jeżeli nie udało wam się z niego skorzystać yy, w ubiegłym tygodniu, no to teraz macie yy, na to szansę. Ok, no więc kończmy tą yy, przyjemną część, no i przejdźmy do fuzji. To jest nasz yy, nowy champion, Oela. I tutaj trzeba zdobyć tak 16 rarek. Wszystkie są dokładnie takie same. Musimy je pod, podlewelować do 40 poziomu, asendować na 4 gwiazdki. E, skleić z nich epika, który jest e, bardzo zły, więc nie warto go e, zatrzymywać. I tych, e, tych e, czempionów trzeba wrócić na 5 gwiazdek do 50 poziomu, asendować, i wtedy można już zdobyć legendę. Pamiętajcie, że to nie działa tak jak fuzja, e, fragmento. Fuzja musicie ją skończyć w. W czasie, który tutaj mamy, czyli 2 dni, 2 dwa tygodnie i 2,5 i dnia jeszcze nam na to zostało. Jeżeli tego nie zrobicie, to wszystko przepadnie. Przyjrzyjmy się temu czempionowi. Sylvan Watchers i tutaj mamy Ole. Tak się prezentuje jak zawsze bardzo dobrze. Ona staty też ma naprawdę naprawdę Ciekawe. Ok, a teraz przyjrzyj, przyjrzyjmy się rozpisce y, całej fuzji. Tutaj za moimi plecami widzicie tą rozpiskę. Link do tego oczywiście będzie w przypiętym komentarzu, żebyście mogli tutaj, y, żebyście mogli z tego sobie korzystać. No i co oni tutaj zrobili? Otóż y, no ponownie nie mamy epika przy fuzji, chociaż przy fuzji Nishaka był epik, ale zdarzało się, że nie było dodatkowego epika. Więc każdy, kto chce zrobić tą fuzję, musi zebrać wszystkie rarki. No chyba, że ma duże szczęście i trafi, e, trafi w jakimś szardzie dodatkowego tierlaka. Ale jeżeli e, nie chcecie liczyć na gigantyczne szczęście i chcecie robić to e, normalnie, czyli zdobyć wszystkie rarki, eventów i turniejów, to mam dla Was niedobre informacje, ponieważ postanowili zwiększyć próg pozi poziom trudno próg trudności tej fuzji, dając dwie rarki do Summon Rush, czyli trzeba naprawdę tym razem zainwestować mocno w otwieranie szardów, w ilość szardów, po to, żeby całą fuzję zrobić, ponieważ Mamy 16, policzmy jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, Tak? Nie mamy żadnych dodatkowych, gdyby to była 17 rarka tutaj. Okej okay, nawet bym im przyklasnął, ponieważ jest opcja yy, dodatkowej, no, przyklasnął. Może za dużo powiedziane, bo dużo lepiej było, gdyby po prostu był Epic. Ale to jeszcze nie byłoby tak źle, ale w tym momencie yy, trzeba. Pójść tutaj na całość, na summon rush z otwieraniu szardów i zdobyć obie rarki. Więc pytanie: jeszcze, jaki będzie próg na poprzedniej fragmentu fuzji? Aczkolwiek chciałbym, pamiętać, że przy fragmentu fuzji tutaj to y, może być ten próg, może być nieco wyższy, ponieważ tam to było 9000, ponad 9000 punktów yy, w ostatniej klasycznej fuzji. Był epik, i wtedy na tego epika w summon Rush to było prawie 5000 punktów, więc e, szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby to było między 5 a 9000, gdzieś w tym przedziale. I Plarium postanowiło jeszcze kopać leżącego. Także gratuluję. Nie wiem, kto, czy tam jest jakiś dział PR, który y, z, zajmuje się z, nastrojami społeczności i, i, i decyduje potem. Co dalej zrobić? Bo po skandalicznym rebalansie, który dopiero co mieliśmy, yy, nerfie dwóch ulubionych buffów yy, i wkurzeniu dużej części społeczności, teraz postanowili jeszcze dokopać wrzucanie dwóch, wrzucanie dwóch rarek w Salmon Rush. Yy, a jeszcze odnosząc się do nerfu yy, Brimstone, w tym momencie Plarim oczywiście yy, tutaj znowu nawaliło. I albo nie przetestowali tej zmiany, albo przetestowali to bardzo źle. Ponieważ przez to, że e, SMITE teraz jest normalnym debuffem, w żaden sposób niechronionym, to ok, z jednej strony potrzebujemy accuracy, żeby go e, wrzucić i on może być usunięty albo rezystowany, albo zablokowany blok, blok debuffs, to z drugiej strony teraz można wydłużyć czas trwania tego debuffu i można go y, spreadować, tak? Roznosić. Więc jeżeli macie, nie wiem, Vizira, jeżeli macie kogoś, kto roznosi debuffy, to w tym momencie możecie y, roznieść na wszystkie głowy na hydrze na przykład i wydłużać czas trwania tego debuffu i cały czas korzystać z pełnej y, mocy y, smite'a. To jest błąd i na pewno to zostanie bardzo szybko poprawione jakimś quick fixem. Więc y, róbcie hydrę póki możecie, bo za długo nie będzie się tym można cieszyć. Ale koniec dygresji, wróćmy do tego. Y, dodatkowo mamy dwie tutaj rarki w Dungeon Divers Event, w, w drugim i co ciekawe, nie ma y, y, Champion Training Tournament. Tak? Normalnie tutaj byłby Champion Training Tournament, za to mamy dwa razy Champion, e, Champion Training Event, dwa razy. No, e, o ile dobrze pamiętam, tam zazwyczaj te proki też są trochę wyższe, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale przy okazji jest kolejna rzecz, która jest naprawdę słaba i taka, no, generalnie jest to słabe, ponieważ mimo wszystko wystartował dzisiaj Champion Training Tournament. Mamy, tylko on nie jest w żaden sposób powiązany z fuzją. Tak mamy tutaj te punkty, na koniec mamy legendarną książkę i założę się, że nie jeden gracz zmarnuje zasoby, nie zwróci uwagi na to, że to nie jest powiązane z fuzją i zacznie levelować championów, zacznie wykorzystywać swoje zasoby robiąc champion training, tournament. A potem okaże się, że nie ma tam żadnej rarki i to, było, to była taka ściema, więc to też bardzo mi się nie podoba, że wypuścili w tym momencie turniej, który normalnie byłby częścią, e, który normalnie byłby częścią e, Fuzji. Wróćmy do tej rozpiski. E, co tutaj jeszcze mamy? No standardowo Ice Golem i Dangerous Divers dzisiaj, więc można robić dwie rzeczy naraz. E, potem od jutra Artifact Enhancement In Champion Chase Tournament. Oczywiście razem z tymi wszystkimi turniejami dotyczącymi e, dungeonów mamy też, podwójne, mamy też super raidy i Spider będzie w przyszłym tygodniu czyli nie będzie się łączył w żaden sposób. Tutaj będzie CVC. E, w CVC będzie smog No tam gdzie najmniej punktów zdobywamy, więc też super fantastyczna robota. Gratuluję. No więc generalnie e, wielka za przeproszeniem kupa i szczerze to mocno odebrali mi ochotę, żeby to robić ponieważ jeżeli to nawet będzie taki próg jak jak przy niszaku, gdzie to było prawie 5000 punktów, to i tak musiałbym otwierać mnóstwo innych cennych szardów które, a czego nie chcę robić ok, normalnie pierwszy próg to jest 2150 punktów, coś takiego no to i tak bym musiał dwa sekrety otworzyć, żeby to zrobić. Okej, okay, jeszcze mogę przebolać. Ale żeby potem otworzyć jeszcze kolejne e, kolejne cztery. Mm, nie. Także to chyba będzie pierwszy raz, kiedy pominę fuzję, którą mogę zrobić. Tak? No bo wakacje pominęłem dwie ze względu na wyjazdy wakacyjne. Ale tutaj... No, chyba tą fuzję pominę, bo nie będę miał ochoty otwierać tylu szardów. Odebrali mi bardzo ochotę na robienie tego. czy znaczy, będę robił sobie te wszystkie eventy, bo pewnie tam też będą punkty do Titan, do Titan Event, więc pewnie to będę sobie robił. I też tak dla zabezpieczenia się, że gdyby wydarzył się cud i progi były bardzo niskie w summon rush czasem można na cud liczyć. Więc nie chciałbym zmarnować takiej okazji, więc pewnie będę tutaj przynajmniej do tego momentu zbierał terarki i zobaczymy, zobaczymy co potem. Ale no, podejrzewam, że Oeli to ja tutaj nie zrobię. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie. No, brak słów, jednym słowem brak słów. Okej, okay, ja się już żegnam, mówi do was Samael. Cześć.